Witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym, już 76. odcinku podcastów Doggy Boom. Ja nazywam się Irina Kuźmina, prowadzę psie przedszkole Doggy Boom, a także konsultacje i treningi indywidualne. Więcej o mnie znajdziecie na www.doggyboom.pl. A nazwa dzisiejszego odcinka podcastów Doggy Boom brzmi: jak zostać Eskimosem, czyli mama ma malamuta. Otóż, żeby nazwa dzisiejszego odcinka Was nie zmyliła, u mnie w stadzie nic się nie zmieniło, nie mam malamuta. Wciąż mam moją Brysieńkę i moją Moleńkę, tutaj skład rodzinny się nie zmienił. Natomiast inspiracją do tego, by poruszyć temat tych wspaniałych psów północy, posłużyła książka, a właściwie nawet dwie książki, które pochłonęłam praktycznie jednym tchem, tak to się chyba można powiedzieć, książki Joanny Sędzikowskiej Psy z piekła rodem. I tutaj pierwsza część nosi tytuł Zdobywcy świata, natomiast druga część tej książki nosi tytuł Odwiedziny w raju. Słuchajcie, jeśli jeszcze nie czytaliście tych książek, to absolutnie z całego serca Wam polecam. Książki zamówiłam w grudniu, jakoś przed świętami. Stwierdziłam, że będzie to idealna lektura właśnie na zimę, ponieważ mamy psy północy, trochę poczytałam, o czym to będzie, ale powiem Wam szczerze, nie spodziewałam się, że są to tak znakomite lektury, tak znakomite książki. Wiecie, ja nie bardzo lubię książek o psach, ale takich, powiedzmy, autorów amerykańskich, może teraz się Wam narażę, nie lubię głupkowatych opowieści o niegrzecznych psach. Nie lubię, kiedy ten humor jest taki na zasadzie pośliznąłem się na skórce od banana. Wiecie, to na mnie nie przemawia, to mnie drażni. Nie będę wymieniać tytułów, bo wiem, że te książki mają swoich zwolenników i naprawdę robią karierę. Ja natomiast dziwię się, że wcześniej nie wpadłam na wspaniałe książki pani Joanny Sędzikowskiej, ponieważ pierwsza część Zdobywcy świata ukazało się, słuchajcie, z 10 lat temu, 2012 albo 2013 rok, tego nawet nie wiem, ponieważ ja kupiłam drugie wydanie już książki i 10 lat są na rynku, jakim cudem ja na nie wcześniej nie trafiłam. Może omijałam, bo spodziewałam się, że to są takie, wiecie, takie czytadła o pieskach. No w każdym bądź razie w grudniu coś mnie podkusiło. Wpadłam, patrzę, od razu dwie można kupić, to mówię, to kupuję pierwszą, drugą część. Przed świętami nawet nie od razu otworzyłam przesyłki, powiem Wam szczerze. Tak dopiero po świętach. I jak zaczęłam czytać, to po prostu przepadłam. Na grupie Doggy Boom też polecałam, wtedy byłam w trakcie lektury pierwszej części, polecałam i wiem, że malamuciarze, mamy malamutów, czytały te książki. I dzięki Bogu, tak, bo tutaj warto. To powiem, jeśli zastanawiacie się nad jakąkolwiek rasą północną, to warto sięgnąć najpierw po książki pani Joanny Sędzikowskiej. Dziś będę troszkę opowiadać o książkach Psy z piekła rodem, o obu częściach, ale też i porozmawiamy trochę o malamutach, ponieważ stwierdziłam, że jest to najlepsza okazja, żeby właśnie zacząć nasz taki cykl, do którego będę często wracać, opowieści o poszczególnych rasach psów. A że mam akurat, jestem pod wrażeniem książki, a książka jest o malamutach, to i zaczynamy naszą serię rasy psów od właśnie tych wspaniałych psów malamutów. Opowiem Wam też o moich osobistych doświadczeniach z malamutami, ponieważ jak się okazało, to je trochę mam. Choć nigdy nie miałam swojego osobistego malamuta na własność, nigdy nie byłam Eskimoską, taką z prawdziwego zdarzenia. A być może kiedyś, kto wie, powiem Wam, że teraz mój brat, który mieszka pod Petersburgiem i pandemia sprawiła, że zamiast podróży po świecie, na co zawsze wydawali całą kasę, teraz pandemia mocno ograniczyła możliwości i udało im się na niedużej działce, dosyć daleko od Petersburga, ale jednak no jak na rosyjskie przestrzenie wcale niedaleko, wybudować nieduży domek. I oni mają koty, bo te koty najpierw mieli jednego, znajdę, później dwa, teraz już cztery. Wiecie, to i niestety idzie trochę tak samoistnie. One przychodzą i zostają. No, ale brat
Od zawsze my mieliśmy kiedyś psa, ale on też teraz marzy o psie. I chodzi mu po głowie husky, malamut, wiecie, jakaś łajka. Ja szczerze powiem, szczerze, ja mu odradzałam i będę odradzać. Może pod tym dzisiejszym podcaście i wy też zrozumiecie dlaczego. Ja znam mojego brata, dlatego wiem, że mogę śmiało powiedzieć, żeby wybił sobie to z głowy. Okej, więc opowiem o moich doświadczeniach z malamutami, które jak się okazało, jednak troszeczkę mam, mini, tak, o, tak może powiem. No, ale zacznę od wspaniałej książki Joanny Sędzikowskiej. Otóż, jak napisałam na grupie Dogibum, gdy Joanna Sędzikowska, pani, która generalnie nie miała dużego doświadczenia z psami wcześniej, zanim malamut Raptor, imię, zawsze, uwaga, jakie imię wybieracie dla swojego psa. Kiedy Raptor, 7-tygodniowy szczeniak, najbardziej dominujący, powiedzmy, tak można powiedzieć, taki żywy pies z całego miotu, trafił do jej domu. Ale kobieta, mimo że może nie miała dużego doświadczenia z malamutami i w ogóle z wykształceniem absolwentka informatyki i zarządzania na Politechnice Wrocławskiej. Wiecie, pani, która pracowała w bankowości, zresztą tam robiła karierę w bankowości, raczej taki korporacyjny człowiek, ale na pewno kobieta o żelaznym charakterze. A co jest nie mniej istotne akurat w opowieści o malamutach i generalnie o wszystkich zwierzętach, z którymi mamy niejakie problemy wychowawcze, obdarzona niezwykłym poczuciem humoru. Więc ta kobieta o żelaznym charakterze, niesamowicie odważna, zdolna, taka zdecydowana, ona wybrała tego psa, mimo że hodowcy ostrzegali, bardzo brawo dla hodowców, hodowcy mówili, że niekoniecznie, może nie ten pies jako pierwszy pies w rodzinie, może, ale po kilku dniach, znaczy pani Joanna uparła się, że ten albo żaden z całego miotu, nie interesowały ją te psy bardziej nieśmiały, wycofane, takie wiecie, uległe, więc uparła się na tego rozrabiakę. No i po paru dniach hodowca praktycznie dzwonił już do pani Joanny, że prawie był gotowy dopłacić, żeby zabrała już tego diabła od nich, z ich mieszkania. Więc psy z piekła rodem to nie przypadkowy tytuł. Natomiast powiem szczerze, dla takiej kobiety jak autorka uważam, że nie ma rzeczy niemożliwych. I ten Raptor, oczywiście wychowany, powiem Wam szczerze, że nawet były próby szkolenia tego psa. On był i w psim przedszkolu i później był na kilku treningach, takich zajęciach w grupie, no tam z różnym skutkiem to się akurat udawało, ale najważniejsze, że Raptor sprawił, że całe życie rodziny autorki zmieniło się diametralnie. Znaleźli swoje miejsce na ziemi, wyprowadzili się z mieszkania do domu pod Wrocławiem, tak się domyślam, że gdzieś to jest pod Wrocławiem. Zmienili cały swój tryb życia, zostawili pracę w korporacjach, zajęli się psami. Wkrótce ich dom Raptora, stał się też domem tymczasowym dla kilku, i teraz do dziś jest domem tymczasowym, kilku sług z fundacji Adopcja Malamutów. Także autorka nawiązała współpracę z fundacją i historię też i pracy fundacyjnej, i pracy wolontariackiej, i historię tych niezwykłych psów, które trafiały do domu tymczasowego autorki, też są przedstawione tutaj w tych dwóch książkach. Powiem Wam, że czytając opowieści autorki Psy z piekła rodem, uśmiałam się po pachy, ale się poryczałam wielokrotnie. Każdy, kto tą książkę przeczytał, wie, że są tam opowieści, po pierwsze niesamowicie dowcipne, humor jest inteligentny i sytuacyjny i taki, wiecie, i taki trochę odjechany, jak lubię, ale niektóre fragmenty, na przykład początek drugiej części, to przesiedziałam z chusteczką, bo ryczałam. Często autorka sięga po taki wspaniały, niezwykły zabieg stylistyczny, kiedy przedstawia świat widziany oczami psów i Raptora, i jej tymczasowiczek. I to są właściwie albo listy tych psów, albo jakieś rozmowy toczone między psami. Też są niezwykle dowcipne, ale historie, jakie kryją się za opowieścią właśnie każdej z jej tymczasowiczek, naprawdę sprawiają, że
Człowiek zaczyna się wstydzić, że jest przedstawicielem gatunku Homo sapiens. No, jednocześnie jest to niezwykle pouczające, bo te wszystkie historie psów, które ostatecznie lądowały w Fundacji Adopcję Malamutów, to wszystko były malamutki. Tak, tutaj wiadomo, że to są psy w typie rasy. Psy północy, tak ogólnie rzecz biorąc. Na to, bo to wiadomo, że te psy są po przejściach, tak, z różnych miejsc, trafiały najczęściej jakieś znajdy albo ze schronisk, odebrane od właścicieli, tak, z jakichś fatalnych warunków, ale to są historie właśnie nieporozumienia, jakie są wokół rasy, między innymi malamut, czy generalnie psy północy, psy zaprzęgowe, psy pracujące. Kiedy, i niestety przekleństwem też tych psów, że są śliczne, są przepiękne i ludzie często kupują te szczeniaki, kompletnie nie zdając sobie sprawy z tego, z czym to się wiąże i co się kryje za tą małą, puchatą kulką, bardzo przypominającą z wyglądu wilka, niedźwiadka, tak, to tak różnie bywa, ale generalnie nie wiedzą nic o potrzebach tej rasy i nic na temat wychowania tych psów, a przede wszystkim życia codziennego z tymi psami. Dlatego uważam, że jeśli dopiero się zastanawiacie, chodzi Wam po głowie pomysł, być może psy północy, tak powiedzmy, jakiś husky, jakiś malamut, jakiś samojed, choć samojedy to są troszeczkę inne psy. Tutaj akurat chyba ze wszystkich psów północy samojedy chyba najbardziej by się nadawały dla osób, które szukają po prostu psa towarzyszącego. W mniejszym stopniu już husky, jeszcze w mniejszym malamuty, jeszcze w mniejszym psy grenlandzkie. Tak? To w ogóle jest absolutnie odradzam, nie tylko ja, po prostu poczytajcie, znawcy raz tak na pewno się wypowiedzą. Samojed może najbardziej tutaj by się nadawał dla osób może nie początkujących, ale nie takich wkręconych w typ psów północy. Także lektura tych dwóch części. Ja myślę, że ktoś, kto przeczyta pierwszą część, to na pewno natychmiast sięgnie po drugą, bo nie da się oderwać. Ja mam nadzieję, że autorka nie zaprzestanie pisania, będzie pisała dalej, bo cały czas oczywiście pod jej dachem mieszkają psy w typie rasy. I tych historii pewnie się nazbierało. W ogóle te historie można też poczytać na stronie autorki psyspiekłarodem.pl i na malamucieopowieści.blogspot.com. Także autorka prowadzi blog, więc możecie też na bieżąco śledzić historię jej i jej psów i te niesamowite opowieści. Natomiast jak zostać prawdziwym Eskimosem? Do tego jeszcze wrócimy. Niesamowite jest to, w jaki sposób autorka poprzez praktycznie własne doświadczenie, najpierw to był szok, który przeżyła po tym, jak raptor zaczął od pierwszych praktycznie chwil w jej domu i za chwilę przyszła ogromna potrzeba zdobywania wiedzy. Powiem, że całe szczęście, tak, że raptor trafił na autorkę. Myślę, że gdyby nie to z jego charakterem, z jego predyspozycjami, tak właściwie można powiedzieć, do pracy, to być może też powieliłby losy tych wszystkich psów, które ostatecznie trafiają źle, a czasem jak mają więcej szczęścia do Fundacji Adopcji Malamutów. Ale na szczęście autorka zaczęła szukać pomocy. I u specjalistów, ale doszła do wniosku, że sama musi zgłębić temat, bo tutaj jednak od człowieka opiekuna zależy jak najwięcej. Więc zdobywała wiedzę, zamawiając książki z całego świata i polskojęzyczne, ale wiele tego nie było i po angielsku. O wszystkim, o psach w tym typie, o wychowaniu, o potrzebach, o mowie ciała, co jest ogromnie ważne. Tutaj przy tej okazji powiem, że psy typu pierwotnego, w tym psy północy, charakteryzują się między innymi tym, że ich mowa ciała jest niezwykle wyraźna. One są dobrze rozumiane często przez inne czworonogi. W odróżnieniu od psów o tych spłaszczonych pyszczkach, tak, tych brachycefalicznych ras, jak buldogi francuskie, angielskie, boksery, tak. Tego typu psy często są źle rozumiane. Na przykład bardzo często psy północy kompletnie nie dogadują się właśnie z tymi pieskami typu brachycefalicznego, bo to jest zupełnie inny świat. Ich mowa ciała jest dla psów północy niezrozumiała.
Także bardzo wiele o mowie ciała psów moglibyśmy się nauczyć, gdybyśmy obserwowali właśnie psy generalnie typu pierwotnego i psy północy między innymi. Rzecz jasna, książki Joanny Sędzikowskiej Psy z piekła rodem, historia raptora i tymczasowiczek nie powstały po to, żeby zniechęcić tak ludzi do tych wspaniałych psów. One w sposób bardzo szczery, dowcipny i bardzo też bogaty w wiedzę i doświadczenia autorki przedstawiają takie prawdziwe życie z malamutami i z psami w tym typie. To, czego my możemy się spodziewać i co po prostu się najprawdopodobniej w naszym życiu pojawi. I nie tylko z malamutami, bo te wszystkie historie, które opisuje autorka, zdarzają się też z innymi psami. I to z jakim właściwie dystansem, z jakim poczuciem humoru, z jakim luzem trzeba podejść do problemów, jakie pojawią się, gdy w naszym domu pojawi się pies, to jest rzecz, której możemy się z tych książek nauczyć. Mam nadzieję, że poczucie humoru towarzyszy Wam na co dzień w Waszym życiu z psami, bo bez tego ani rusz. Powiem szczerze też, że kiedy czytałam opowieści autorki, niezwykłe paralele jakoś w mojej głowie powstawały z moją książką o moim koniu Spartanie, którą to książkę napisałam 3 lata temu, Spartańskie wychowanie, czyli Dlaczego Patparelli ma wąsy. I wydałam 3 lata temu. Na szczęście wydałam ją, na szczęście, no właśnie nie, ale wydałam ją i nie czytałam wcześniej książek Joanny Sędzikowskiej, bo naprawdę bałabym się bycia posądzoną o jakiś plagiat, ale przynajmniej inspirację. Ale ja nie czytałam wcześniej książek Joanny Sędzikowskiej. Natomiast życie z malamutem, czyli psem pierwotnym, i życie z koniem rasy prymitywnej, z hucułem, naprawdę to jest jedna i ta sama historia, to jest jedna i ta sama bajka. Trzeba brać pod uwagę te naturalne, pierwotne cechy tych zwierząt, tak samo malamutów jak hucułów. Dlatego być może tutaj ten wisielczy czasem humor i też towarzyszy mi cały czas, kiedy obcuję z moim hucułem, i książki nasze są w pewnym sensie podobne. Dla mnie to komplement, sama sobie go, właściwie te komplementy prawie, ale dla mnie to komplement. Tyle widziałam wspólnych momentów w tych historiach, tyle wspólnych jakichś bardzo podobnych stanów psychicznych, do jakich nasze zwierzęta nas doprowadzały, a nawet mechanizm działania dysonansu poznawczego. Gdy przeczytałam w książce Joanny Sędzikowskiej o tym rozdział o dysonansie poznawczym, to już w ogóle zgłupiałam, bo dokładnie taki sam rozdział ja też napisałam w swojej książce o moim hucule. Dlatego pani Joanno, ja naprawdę nic a nic plagiatom tutaj nie zajeżdża. Ja dopiero teraz przeczytałam, ale widać, że te zwierzęta typu pierwotnego w zderzeniu z nami, z naszymi oczekiwaniami wobec nich, rodzi właśnie milion przezabawnych opowieści, jeśli do tego tak podejdziemy, lub kompletnie załamujących historii, jeśli podejdziemy do tego tak całkiem serio. Tylko puśćcie się powiesić, to Wam powiem szczerze. Więc ratuje nas poczucie humoru i lekki dystans, plus cały czas zdobywanie wiedzy i zapewnienie tych potrzeb tych zwierząt typu prymitywnego lub pierwotnego. No, więc teraz było troszkę może, to nie była kryptoreklama, po prostu naprawdę zaskoczyło mnie. Także jeśli ktoś zna książkę moją, Spartańskie wychowanie, to jest koniarzem, być może niekoniecznie koniarzem, bo tam wiele osób czytało i nawet kompletnie nie koniarze też mówią, że jest okej. Natomiast jeśli psiarze nie czytali książki Joanny Sędzikowskiej, a znają Spartańskie wychowanie i lubią moją książkę, powiedzmy, że są tacy, ale wiem, moi czytelnicy, bardzo Wam za to dziękuję, więc jeśli chcecie coś w tym stylu, ale o psach, to absolutnie polecam Psy z piekła rodem. Do książki jeszcze wrócę, ale chciałabym też powiedzieć teraz o moich doświadczeniach właściwie z psami tego typu, a nawet z malamutem. Co jest niezwykłe, bo sobie właśnie przypomniałam, że zdarzyła się w moim życiu historia dosyć ciekawa i wzruszająca jednocześnie. Zdarzyła się prawie 20 lat temu, a właściwie chyba równe 20 lat temu w Petersburgu. A było tak,
20 lat temu ja zaczynałam studia doktoranckie w Poznaniu. Mieszkałam w Poznaniu i do Petersburga jeździłam na wakacje latem i na tą przerwę świąteczno-noworoczną. Tak? Były takie dłuższy czas, kiedy mieliśmy wolne i jeździłam właściwie w grudniu przyjeżdżałam i jakoś w połowie stycznia wracałam do Poznania. Jechałam pociągiem, wiecie, wtedy jeszcze super było, bo jeździły pociągi od Poznania do Petersburga bez przesiadek. Wsiadałam późnym wieczorem w Poznaniu, jechałam noc, dzień, noc i rano rodzice witali mnie na dworcu w Petersburgu. Ja lubiłam jeździć pociągami, bo to zawsze była taka fajna sprawa, czas na książki, na wyciszenie, pomyślenie, czasem przygotowałam się do egzaminów w pociągu, naprawdę super sprawa. No i pamiętam, że pociąg do Petersburga przyjeżdżał bardzo wcześnie rano, coś koło tam 6-7, ale rodzice zawsze witali mnie na dworcu, więc teraz wspominam to ze wzruszeniem. I pamiętam wtedy też, siarczysty mróz w Petersburgu, śniegu pełno. O tej 6-7 to u nas nieraz jeszcze taki był, powiedzmy, no półmrok, jeszcze nie było widno tak do końca. Rodzice po mnie przyjechali, idziemy na przystanek, jechaliśmy później trolejbusem do mojego domu, jakieś 15-20 minut, bo to było bliziutko, mieszkaliśmy w samym centrum, moja mama nadal mieszka w samym centrum, więc i widzę, że wszystko ok, ale dziwnie się uśmiechają. Tak się dziwnie uśmiechają, że jakby jakieś tam coś mają do ukrycia. Nic nie pisnęli słowem, co mnie czeka w domu. I kazali mi otworzyć drzwi kluczem. Dali mi klucz, że to otwórz ty i wejdź pierwsza. Mówię, Boże, co tam, co? Remont jakiś? Nie wiem, co za niespodzianka może być. No i wyobraźcie sobie, że otwieram drzwi i biegnie na mnie wspaniały, piękny pies, duży, biały miś. I leci do mnie takim długim korytarzem u nas w mieszkaniu i oczywiście wita mnie, skacze na mnie, liże mnie po twarzy, w ogóle euforia, no, wita wszystkich generalnie, my z tymi bagażami, z tym wszystkim, pies zachwycony, no ja też zachwycona, ale mówię, Boże, co się stało, skąd w ogóle, jak, co to za pies? No i Laduszka nasza zmarła jakieś 5 lat przed tym, więc cała moja rodzina bardzo tęskniła za psem. Już nie podejmowali decyzji o tym, żeby kolejnego psa brać do domu, ponieważ mieszkamy w centrum i było coraz gorzej z tymi spacerami. Centrum, wszędzie były zakazy, więc moi rodzice no słusznie stwierdzili, że już nie możemy sobie pozwolić na kolejnego psa. No więc mama mówi, co się stało, tak? Co tu się wyprawia? No i ja oczywiście nie mogłam się nacieszyć, tak, tym psem, powiedzieli, że ma na imię Bimka i reaguje na to imię, jest właściwie u nich od kilku dni, ale jak to się stało, że do nich trafił? No i opowiadają mi, jak już usiedliśmy przy śniadaniu, tak, kawa, rad, pies cały czas przy nas, w kuchni, po prostu no, to miłość w czystej postaci, jakieś 50 kilo miłości. No i opowiadają, właściwie mama jak zawsze spała sobie noc, siarczysty mróz, tam około 20 stopni, a mamy mieszkanie w kamienicy, w samym centrum i takie podwórko typu studnia, wiecie, taką bramą się wchodzi na podwórko i takie cztery ściany, kilka drzew i tyle. W ogóle jest zamykane też na taką bramę wkutą żeliwną, ale tam jest furtka w tej bramie, ale furtka była notorycznie zepsuta, więc no, każdy mógł sobie wejść. No i mama mówi, że obudziło ją wycie psa. I raz wyszła i nie mogła, patrzy przez okno, bo my na drugim piętrze mieszkamy, patrzy przez okno, no i nie może nic dostrzec, tak? Jakaś tam jedna latarnia u nas się pali na podwórku, no i nic nie widzi, ale spać nie może, cały czas wycie, więc znowu spogląda przez okno. I w końcu w tej piżamie, właściwie w koszuli nocnej, w kapciach, tylko zarzuciła jakieś palto na ramiona i schodzi na dół, żeby zobaczyć, co to za pies tak straszliwie wyje. Otwiera klatkę schodową na dole, drzwi i
patrzy, siedzi pod latarnią w tym śniegu, bo śnieg sypał cały czas, to po prostu była taka śnieżna zawieja i pod latarnią siedzi wielki biały niedźwiedź i wyje rozpaczliwie. No więc mama zawołała go i on w te pęd po prostu ruszył od razu do niej, wbiegł na klatkę, u nas na klatce ciepło, zaczął oczywiście tulić się do niej, skakać po niej, szczęśliwy. No mama mówi, kurczę, no co, no to do domu, tak, no co mam zrobić? No i, drzwi jej się jeszcze zatrzasnęły, tak, żeby było śmieszniej. Zatrzasnęły jej się drzwi, więc z tym psem pod drzwiami do mieszkania zaczęła dzwonić. W dzwonek. Na szczęście tata się obudził, bo generalnie tak trochę nie dosłyszał i na szczęście usłyszał jej rozpaczliwe tam pukanie do drzwi i te dzwonki. No i otwiera drzwi i się pyta, co to jest, patrząc na psa. A pies po prostu od razu wparował do mieszkania. W ogóle nie pytał, czy może wejść. Tata się pyta, co to jest? Mama mówi, no pies, nie widzisz? Mówi, ale skąd? Ona mówi, no spadł z podwórka. A tata na to, ale co ty robiłaś o 3 nad ranem na podwórku? A zresztą mówi tam, mam to gdzieś i poszedł dalej spać. No mama oczywiście weszła, mówię, że już do rana oka nie zmrużyła, pies był cały czas przy jej łóżku, ona go tuliła, no wiadomo, nakarmiła i tak dalej. No i tak już został ten pies. Nazwali go Bimka. Parę dni później właśnie ja przyjechałam do Petersburga. To było jakoś tuż przed Sylwestrem i Bimka miał na sobie obroże. Moja mama też zdjęła obroże i zobaczyła, że tam był numer telefonu. Szczerze mówiąc, kiedy przyjechałam, powiedziałam, że słuchajcie, no jak jest numer telefonu, to mimo wszystko powinniśmy zadzwonić. Pewnie ktoś go szuka, tak? No wspaniały pies, w ogóle no przecudny pies, kochający cały świat. No uciekinier, tak myślałam, że na pewno ze skłonnością do ucieczek, więc zadzwońmy. I razem komisyjnie zadzwoniliśmy. Wtedy jeszcze nie było telefonów komórkowych. Na pewno nie w naszym domu. Ani ja też nie miałam w Polsce telefonu komórkowego, więc był to jakiś numer z ale internet już był. Ktoś nam sprawdził, że to jest moskiewski numer. Teraz mogę się trochę plątać w zeznaniach, ale jakoś ktoś z naszych znajomych, kto miał komputer i internet, sprawdził, że jest to numer w ogóle moskiewski numer, stacjonarny. Więc zadzwoniliśmy z kierunkowym do Moskwy i odebrał jakiś tam pan i mówi, że tak, on faktycznie ma takiego psa. Ten pies mieszka w jego petersburskim mieszkaniu nad Newą, czyli nie tak daleko od nas wcale, i został z jego pomocą domową, tak można powiedzieć, tam taka pani opiekunka domu została z tym psem. On mówi, że on teraz przybyła w Moskwie i jeszcze za 2 tygodnie będzie w Moskwie, czy tam jakiś taki dłuższy czas, bo na Sylwestra i na Boże Narodzenie, i później wraca dopiero do Petersburga. I czy ten pies może na razie być u nas? My mówimy, że może, tak, oczywiście, jak najbardziej, ale jakby trochę nam było żal, ale też cieszyliśmy się, że właściciel się właściwie odnalazł. No i powiem Wam, że z Bimką te 2 tygodnie to były wspaniałe 2 tygodnie. To taki duży dzieciak, no wiedziałam, że to jest młody pies. W domu daliśmy mu jakieś zabawki, on się nimi tam bawił, chodziłam z nim na spacery, tego mi straszliwie brakowało i w Polsce, i w Petersburgu, jak byłam, bo ciągle mi brakowało tak mojej laduszki, więc chodziłam z nim na spacery, miejsc do spacerów już było coraz mniej, ale pogoda cudowna, iście petersburska zima, taki mróz, dużo śniegu, miałam problemy oczywiście z chodzeniem z nim, bo ciągnął, nie da się ukryć, jak on widział kierunek park, to po prostu rura do przodu, przed skrzyżowaniami, bo tam są ruchliwe ulice, zatrzymywałam się właśnie zahaczając smyczą o latarnię zawsze, bo inaczej ciężko było, choć było powiedzmy coraz lepiej. Nauczył się, że jednak te odcinki chodnikami musimy pokonywać w miarę przyzwoicie. Ale lód, śnieg, wiecie, no i jego taka chęć, jak najszybciej dotrzeć do tego parku, no robiły swoje i nie zawsze było łatwo. Wtedy jeszcze gościła u mnie koleżanka z Polski, też przyjechała do nas na jakiś tydzień, też poznała Bimkę, też była nim zachwycona, choć w ogóle nie psiara, w ogóle absolutnie, ale chodziła ze mną na te spacery. Nie puszczałam Bimki ze smyczy. To wiadomo, no trochę rozumu jednak miałam już wtedy, więc chodziłam z nim na długie spacery, ale na smyczy.
No i minęły te 2 tygodnie dosyć szybko i pewnego dnia zadzwonił do nas ten jego właściciel. Zadzwonił, już był w Petersburgu, zapytał, czy może przyjechać po psa. No, powiem Wam szczerze, zmroziło nas, bo coraz bardziej się do Bimki przyzwyczajaliśmy. Właściwie już byliśmy gotowi, żeby on u nas został. Wszyscy go strasznie kochali. Natomiast to uczucie, kiedy trzeba oddać psa, o tym momencie też autorka Psów z piekła rodem pisze, kiedy oddaje tym czasowiczki do tych wspaniałych nowych domów, to jednak to jest bardzo trudne. Ten moment naprawdę jest tragiczny. My po kilku tygodniach byliśmy już z Bimką bardzo związani. No, ale pamiętam wieczór, ten człowiek zadzwonił, tak, stał pod drzwiami, otworzyliśmy i pamiętam Bimkę, który generalnie, on wszystkich witał z wielkim entuzjazmem, jakby kochał naprawdę każdego człowieka, który przekraczał nasz próg. Więc on rzucił się do niego znowu z tym takim powitalnym szałem, i kiedy go rozpoznał i poczuł zapach i wszystko, wycofał się. Ja to pamiętam i zrobiło mi się strasznie, strasznie smutno i pomyślałam, że kurczę, chyba niepotrzebnie dzwoniliśmy do tego człowieka. Pamiętam, te sceny były, powiem Wam, to moja koleżanka, która kocha rosyjską literaturę, ona była świadkiem w ogóle naszej rozmowy z tym panem, to było po prostu jak prosto z Dostojewskiego. To po prostu był tragizm w każdej chwili tego spotkania. Ponieważ Bimka wcale się do niego tak nie lgnął. On był cały czas przy nas. Pamiętam, że ten pan usiadł w fotelu i co w ogóle najgorsze, on nam powie, po pierwsze on nas od razu zapytał, co nam zniszczył ten pies. My mówimy, że absolutnie nic, nic nam nie zniszczył. Tu był zdziwiony, bo wiedział, że w jego domu zniszczył wszystko praktycznie. Cały czas rozrabiał, zniszczenia były potworne. Więc czułam, że tego psa nie lubi, po prostu tak normalnie, najzwyczajniej w świecie nie lubi. Ale też jakoś to było powiedziane. On go zabierał, tak? On go nam zabierał i powiedział, że ten pies i tak będzie cały czas pod opieką tej jego pani takiej domowej pomocy. Ona z nim chodzi na spacery, ale ona go puszcza luzem i ten pies po prostu sobie lata i jak widać lata po prostu gdzie chce i nie wraca do ich domu. Słuchajcie, i pamiętam, że coś takiego padło, że najbardziej mu chodziło o to, że ten pies kosztował kupę kasy i dlatego on nam właściwie nie chciał go zostawić. Nie padła żadna kwota, ale czuję, że gdybyśmy powiedzieli, że my odkupimy go od niego, to nam by go chyba go chętnie sprzedał. My nie mieliśmy za dużo pieniędzy, tak? To wtedy 20 lat temu, to generalnie też nie były też takie łatwe czasy, ale nie, nawet nie o to chodziło. Gdyby to padło, gdyby to było takie, wiecie, nie to wisiało w powietrzu, tylko naprawdę by to powiedział wprost, to być może byśmy te pieniądze nazbierali i Bimka by u nas został. Ale to było między wierszami, jak to się mówi, i generalnie Bimkę nam zabrał. Zabrał, no, był właścicielem, zabrał psa. Było to cholernie smutne, ponieważ dosłownie tydzień później ja już wyjechałam z Petersburga, pojechałam z powrotem do Poznania, ale mama mi mówiła, że zadzwonił do nich znów i zapytał, czy Bimka do nas nie przybiegł. A u nas wtedy naprawili tą bramę, znowu furtka zaczęła się zamykać i być może przybiegł, ale już nie mógł wejść na podwórko. A może i nie przybiegł, wiecie. Ten pies, którym nikt się nie zajmował w tym domu, pustym mieszkaniu petersburskim tego bogatego człowieka, po prostu uciekał. I nie wiem, być może go znalazł, może znalazł go ktoś fajny, bardzo dobry, prawdziwy Eskimos. I tego właściwie cały czas myślę, że tak się być może stało i Bimka trafił w jakieś inne ręce do dobrych, prawdziwych Eskimosów, ponieważ do nas już nie przyszedł, a i temu człowiekowi uciekł. Także to było moje pierwsze doświadczenie. Aha, i ważna rzecz. Pamiętam, że ten pan powiedział nam, że to jest bardzo rzadki pies, bo to jest biały malamut. I faktycznie, bo ja myślałam, że to jest samojed, ale on był większy. On był znacznie większy, potężniejszej budowy i trochę mniej, znaczy włos był oczywiście bardzo gęsty, ta sierść była bardzo gęsta, biała, ale nie była taka pucha, on był puchaty, ale nie aż tak jak samojed. Czyli generalnie i w ogóle budowa była inna, nie budowa samojeda, bardziej budowa malamuta. I być może wtedy miałam do czynienia przez jakieś tam 2 tygodnie z hakiem z białym malamutem. Więc i moje doświadczenie z
Bimkom akurat, tym przedstawicielem rasy, było jak najlepsze. Wspaniały, absolutnie wspaniały pies, który niestety, gdy był pozostawiony sam sobie, wiadomo, robił szkody i uciekał. No, czyli typowy praktycznie wzorzec rasy. Oprócz tego miałam też malamuta adoptowanego, tak? Być może z Fundacji Adopcji Malamutów w hoteliku. Często gościł u nas Faris, wspaniały malamucik, wspaniały pies, z którym nie było żadnych problemów, pamiętam, jako z naszym gościem psem hotelowym. Żadnych w ogóle. Długie spacery na długich linkach, normalne wspólne wędrowanie, ale też bez przesady, nie po 15 km, ale jakieś 5-6 na jeden spacer i tyle. No Faris też był psem w średnim wieku, właściwie bezproblemowym. No i tyle, jeśli chodzi o takie mieszkanie u mnie w domu. Natomiast miałam do czynienia z huskimi. Głównie to były psy, które komuś uciekły. Ja łapałam, przyprowadzałam do domu kilka godzin. Jeśli były tam adresówki, to no, zawsze były. Powiem Wam szczerze, że u huskich zawsze były. Więc dzwoniłam, parę godzin później przyjeżdżali właściciele. I tutaj powiem kolejna cecha tych psów, generalnie psów północy, praktycznie wszystkich. Te psy naprawdę kochają ludzi. One praktycznie za każdym pójdą. Oczywiście są też różne cechy indywidualne, które no, nie wszystkie psy pewnie tak, bo to nigdy nie można generalizować. Ale wszystkie psy, z którymi ja miałam do czynienia w tym typie, to były psy, które praktycznie o tak husky złowiony na ulicy zaczepiałam smyczy, ten pies za mną szedł. A w domu się zachowywały te husky tak przez te kilka godzin, jakby całe życie tu mieszkały. Kładły się i odpoczywały. W ogóle zero stresu. Tak samo Faris w hoteliku, tak samo Bimka u nas w domu. One po prostu chętnie szły i były niesamowicie otwarte do obcych ludzi. Te psy rzadko kiedy wykazują agresję wobec obcych ludzi, dlatego żaden z psów północy nie nadaje się na obrońcę, na dopilnowanie terenu. Mimo swojego wyglądu groźnego i tam jakiegoś szczekania, chociaż też rzadko kiedy są szczekliwe, oprócz samojedów, to one się kompletnie nie nadają do pilnowania terenu. One naprawdę wpuszczą każdego. One kochają ludzi. Myślę, że źródło leży tych zachowań, na przykład, że tak szybko się aklimatyzują w nowym miejscu, pójdą z każdym chętnie, złapać na ulicy nie jest trudno, zapiąć i pójdzie, wsiądzie do samochodu. To są psy jako psy zaprzęgowe i tu zawsze historia rasy i predyspozycje wynikające z użytkowania mają ogromne znaczenie przy wyborze rasy, ale też ogromnie wpływają na charakter usposobienia tych psów. Psy zaprzęgowe kiedyś, kiedy były użytkowane rzeczywiście stricte i zawsze do pracy, czyli właśnie do ciągnięcia tych zaprzęgów, przywożenie ludzi, towarów, ekwipunku, tak, na bardzo wielkie odległości, one często zmieniały swoje domy. One, nawet zaprzęgi były kiedyś wypożyczane. One były sprzedawane, dobre psy zaprzęgowe, znaczy dobrych nikt nie sprzedawał, ale takie wyszkolone, nadające się do pracy, po prostu szkolone były tu, później zmieniały swój dom, swoją rodzinę, osadę i szły gdzie indziej, tak samo pracowały z człowiekiem. Więc one po prostu mają do ludzi stosunek bardzo przyjacielski, przyjazny i być może dlatego, że często zmieniały swoich maszerów, tak, swoje rodziny, kiedyś, to mają taki stosunek rzeczywiście do ludzi generalnie niesamowicie pozytywny i szybko się odnajdują w nowym miejscu. Oczywiście pod warunkiem, że trafiają do dobrych ludzi, tak, do prawdziwych eskimosów. Więc to jest taka ciekawostka z życia, z charakterów tych psów północy. Rzecz jasna, psy zaprzęgowe, różne rasy, typy tych psów różnią się między sobą w zależności od regionu, z którego pochodzą, w zależności od tego też, jakie relacje łączyły je z ludźmi, którzy użytkowali ich do pracy. Na przykład jeśli chodzi o malamuty, tam, jak podają znawcy tej rasy, autorzy różnych książek, na przykład malamuty służyły ludziom do pracy i w tych okresach zimowych, kiedy trzeba było rzeczywiście pracować jako psy zaprzęgowe, one były też żywione przez człowieka, karmione przez człowieka raz na dobę, tak, to niesamowicie dobrze przyswajały karmę, ciężko pracowały i wtedy dostawały jedzenie. Natomiast kiedy były momenty, okresy takie w ciągu roku, gdy te psy nie pracowały,
działały jako psy pociągowe, człowiek nie karmił malamutów i malamuty były puszczane luzem i musiały sobie same zdobywać pożywienie. To stąd na przykład malamuty mają bardzo mocno rozwinięty też instynkt łowiecki i mają zamknięty łańcuch łowiecki, czyli to psy, które nie tylko tam wypatrują, namierzają, ścigają, zabijają, chwytają, zabijają, szarpią, ale i zjadają to, co znajdą. Tutaj dowodem na to wszystkie historie opisane przez Joannę Sędzikowską, jak jej ukochane malamuty potrafiły zabić i kury, i gołębie, i rozmaite drobne zwierzęta i zawsze z zamiarem zjedzenia. To nie było tylko zabicie. Więc skąd to się bierze? No właśnie z tego, że kiedyś w czasach, kiedy malamuty naprawdę były niezbędne człowiekowi do życia, no niestety jednak na Alasce, skąd pochodzą malamuty, to o tym jeszcze zaraz opowiem, tam taki był tryb życia tych psów. Nie były karmione przez cały rok. Stąd też ogromna samodzielność, niezwykła samodzielność tych psów, które od sobie doskonale poradzą. Puszczone luzem naprawdę potrafią sobie poradzić i sobie pożywienie zawsze znajdą. Oprócz tego psy są niezależne, samodzielne. Psy pracujące jako psy zaprzęgowe. Dlaczego? Dlatego, że podczas gdy pracowały w warunkach naprawdę bardzo trudnych, atmosferycznych, przy temperaturze nawet do minus 60 stopni, w głębokim śniegu albo na takich terenach, które śnieg był pokryty jeszcze lodem, albo na jakichś zamarzniętych jeziorach, albo gdzieś, gdzie czasem były też roztopy, to właśnie psy miały podjąć decyzję, czy one wchodzą na lód, czy nie. Człowiek musiał posłuchać psa, bo tutaj owszem kierował zaprzęgiem, ale jeśli psy oceniały, że tu się nie da przejść, to jednak maszer musiał szukać innej drogi i słuchać psów. Więc tutaj ta cała niezależność, samodzielność malamutów, między innymi innych psów tego typu, psów zaprzęgowych, no to się wiąże z użytkowaniem tych psów, ponieważ one przede wszystkim były hodowane jako psy do pracy. To do dziś są w większości jednak psy do pracy. Więc to, co dziś wydaje nam się ich, powiedzmy, minusem, tak, ta niezależność, samodzielność, upór, ich ten instynkt łowiecki, ich skłonność do ucieczek, do włóczęgostwa, tak, to wszystko wynika z ich sposobu użytkowania i o to nie możemy mieć do tych psów pretensji. Każdy pies jest idealny do pracy, do której został wyhodowany. Więc tutaj malamut jest idealny, tak, do tej pracy, do której został stworzony. Więc te wszystkie cechy, które mogą nam przeszkadzać w życiu codziennym, tak naprawdę umożliwiły tym psom przetrwanie kiedyś, tak, w warunkach dla nich naturalnych, tak, w warunkach, gdzie żyły i pracowały z ludźmi. Ale na przykład z samojedami już była zupełnie inna historia. Samojedy, to tutaj tylko napomknę, oto są najbardziej, można powiedzieć, takie łagodne, przytulaśne, tak, najbardziej pasujące mimo wszystko, mimo też wszystkich cech psów pierwotnych, ze wszystkiej grupy psów pierwotnych do takiego psa towarzyszącego. Dlaczego? Ponieważ samojedzie jako plemię używali tych psów swoich nie tylko do ciągnięcia sań z ładunkiem, nie tylko czasem jako psy zaganiające pasterskie do polowań, to takie były trochę wszechstronne psy, ale w nocy samojedy ogrzewały swoim niezwykle ciepłym, puchatym futrem i dorosłych, i przede wszystkim dzieci, które mieszkały w tych jurtach, tak? Więc samojed był blisko, był wpuszczany do domu, generalnie zapraszany był do domu po pracy, był karmiony cały czas przez człowieka i był trzymany bardzo blisko człowieka, ponieważ było to naturalna kołderka puchata z misia samojeda. I to całkowicie zmienia relacje psa i człowieka i to też całkowicie zmienia charakter tego psa. Tak stąd samojedy do dziś tu uważam, że jak najbardziej nadają się na takie normalne psy towarzyszące, niekoniecznie użytkowane do pracy. Ale jeszcze inna jeszcze kwestia. Teraz powiem o niezwykłej cesze niektórych psów, jezdawaje lajka, tak można powiedzieć, łajka zaprzęgowa. Generalnie psów zaprzęgowych z Rosji. Tak, ich ogrom jest, łajka to w ogóle też nieporozumienia, tak tych psów się nie nazywano.
To były po prostu jezdawyje sabaki, czyli psy zaprzęgowe. Różnych typów, w zależności od regionu, w którym zostały wyhodowane, do pracy, do której były użytkowane, jeśli chodzi o tą Rosję, tak, o Syberię i północ. No więc były też psy bardzo blisko związane z człowiekiem. Tak na przykład Koriaci wiedzieli, że tylko psy, które bardzo blisko związane są z człowiekiem, zadbają o człowieka w sytuacji ekstremalnej. To było, wiecie, hodowanie psa, który zadba o człowieka, kiedy ten na przykład przewróci się, sanki tam się przewrócą i człowiek będzie leżał w minus 60 stopniach w takiej temperaturze gdzieś tam w śnieżnej zawiei z zerową widocznością, to człowiek mógł polegać tylko na psach. Albo ten pies lider, tak, który prowadzi cały zaprzęg, albo ten pies zawróci, bo poczuje, że człowiek im się zginął, znaczy zgubił, tak, stracili maszera i zawróci cały zaprzęg po tego człowieka, albo pobiegnie sobie dalej. Pies, który nie miałby żadnej więzi z człowiekiem, pobiegłby sobie dalej. To samo dotyczy też koni. To Wam od razu powiem. Nie każdy koń wróci po swojego jeźdźca, gdy zgubi go, zahaczając nim o gałąź. Więc najważniejszą cechą lidera u koriaków na przykład było to, by dbał o to, że człowiek jest cały czas na saniach, bo mógł w każdej chwili na jakimś ostrym zakręcie albo zahaczając o gałąź zlecieć z tych sań. Więc jeśli był pies i nazywano te psy oglądającym się liderem. Jeśli pies spoglądał od czasu do czasu, ten lider spoglądał na sanie i patrzył, czy człowiek tam wciąż jest, to był najcenniejszy pies w ogóle w całej tej sforze psów zaprzęgowych. I to tylko pies, który dzieli dom, legowisko, mieszkanie, pożywienie, tylko taki pies mógł zostać tym oglądającym się liderem. I tutaj mieszkańcy Rosji północnych, tych polarnych rejonów Rosji, bardzo dobrze o tym wiedzieli. I myślę, że nieprzypadkowo tam rzeczywiście psom można było zaufać praktycznie całkowicie. Ludzie nie ginęli podczas podróży psimi zaprzęgami, ponieważ oglądający się lider był psem dzielącym ze swoim człowiekiem wszystko. I michę, i legowisko, i dom, więc to troszeczkę inne podejście. Tak? I ja nie narzekam na Amerykę, ale na Alasce było inaczej. Tak więc teraz cechy malamutów. Skąd pochodzą w ogóle malamuty? Malamuty, jeszcze powiem, to są oczywiście największe psy z psów zaprzęgowych, z tych wszystkich psów północy i pochodzą. Nazwa malamut w ogóle pochodzi od nazwy szczepu Eskimosów malamut, który to szczep zajmował terytorium nad zatoką Kotzebue. To oczywiście jeden z rejonów Alaski. Stamtąd wywodzą się psy, które stały się z czasem wzorcem rasy Alaskan malamut. Historycznie takie pierwsze wzmianki, a nawet dowody, bo tak na istnienie psów północnych, takich psów zaprzęgowych, były obrazy Johna White'a i pochodzą aż z XVI wieku. Później w wieku XVIII Mackenzie w czasach swojej wędrówki spotkał psy, naród malamutów i ich psy zaprzęgowe, o czym też w swoim czasie pisał. I te psy opisywano zawsze jako przepotężne, puchate, bardzo silne, bardzo mocne, bardzo wytrzymałe, bardzo miłe i przyjazne w stosunku do ludzi, nawet do obcych ludzi i nieco kłótliwe w stosunku do innych psów, nawet w sforze. Choć malamuty oczywiście w trakcie pracy, gdy jest zaprzęg, tam zazwyczaj do kłótni się nie dochodzi, to wszystko natychmiast maszer ukraca. Tak wszelkie próby bujek. Więc te psy ciągnęły ładunek, 5 do 9 psów, taki zaprzęg, był w stanie ciągnąć ładunek od 200 do 700 kg. Wyobrażacie sobie? I pokonywały duże dystanse, bardzo duże odległości. To było ogromnie ważne, bo to był jedyny sposób, żeby gdzieś się przemieścić z dużym ładunkiem i z maszerem, ze swoim człowiekiem. Natomiast nie były to nigdy psy szybkie. One szły przez tą zamieć, zawieje, śniegi, mróz, wiatr, szły przed siebie, ciągnęły te sanie, ale nie były szybkie. Ich największą zaletą i cechą taką charakterystyczną była ogromna wytrzymałość.
Pierwotnie więc był używany głównie przez Eskimosów zamieszkujących tamte rejony Alaski. I tak jak wspomniałam, one właśnie były tak żywione w kratkę. Tak? Czyli jak człowiek potrzebował psów, to żywił. Jak nie, to malamuty sobie same bardzo dobrze radziły. Stąd też wynika ten nieco inna relacja z człowiekiem. Absolutna łagodność, dobre nastawienie, ale też ogromny pęd do tego, żeby złapać jakąś zwierzynę. No ale koniec XIX wieku i nad rzeką Klondike odkryto złoto. Wtedy mnóstwo pionierów, oczywiście z chęcią szybkiego zarobku, udało się na Alaskę. Tam oczywiście też pojawił się problem z transportem. Jak przewozić jakieś ładunki na duże odległości. I ci wszyscy, którzy ruszyli tam na podbój Alaski i wydobycie złota, początkowo używali w zaprzęgach swoich sań psy, które znali z Europy. To jakieś mastify, bernardyny, setery, pointery. Natomiast nie nadawały się tak dobrze. Przede wszystkim mastify, bernardyny miały ogromne potrzeby pokarmowe. Tak, że było mało tego, że jakiś ładunek przywozić, to jeszcze mnóstwo psiej karmy, żeby w ogóle dały radę pracować. Więc zaczęto jednak korzystać z tych psów miejscowych. Ale w latach 20. już XX wieku sytuacja psów w typie malamutów była niestety bardzo zagrożona, ponieważ pojawiło się dużo lżejszych psów, szybszych psów i malamuty przestały być aż tak atrakcyjne dla hodowców i mieszkańców tamtej okolicy i wtedy pojawiły się pierwsze próby hodowli malamutów. Tu jest oczywiście w Ameryce kilka nazwisk bardzo zasłużonych dla powstania wzorca rasy pierwszych hodowców malamutów. Więc były to takie osoby jak Arthur Walden, Eva Seeley, a następnie Laura i Robert Sollerowie. I dzięki ich staraniom w latach 40., 50. i wreszcie w latach 60. powstał wzorzec rasy Alaskan Malamut. W ten sposób właśnie psy Roberta Sollera są prekursorami praktycznie wszystkich żyjących dziś malamutów. Można więc powiedzieć, że w latach koniec 50., początek 60. właśnie powstała taka rasa, wzorzec rasy i od końca lat 50. zaczęto pierwsze malamuty sprowadzać do Europy. W 57. roku pojawił się pierwszy malamut w Hiszpanii, w 65. w Szwajcarii, w 66. w Holandii, we Francji w 69., a do Polski pierwszy malamut, czeska suka Crazy del Monte, została sprowadzona w 1985 roku. Czyli tak naprawdę w Polsce ta rasa wcale nie ma takiej bardzo długiej historii. Więc biorąc pod uwagę jednak popularność malamutów w Polsce dziś, można powiedzieć, że ta rasa zrobiła tu zawrotną karierę. Nie jest to jakiś wyjątkowo rzadki pies, ludzie kochają malamuty. No, jeśli nie wiecie, jak wyglądają malamuty, to opisać to można jednym słowem, taki potężny, puchaty, ja bym powiedziała jednak wilk, nie niedźwiedź. Nie niedźwiedź, tylko potężny, puchaty wilk. Wygląda bardzo dostojnie, wygląda na bardzo mocnego, silnego psa. Są wysokie, dla psów to tak do 64 cm w kłębie, waga do 40 kg, dla suk 59 cm w kłębie do 34 kg. I powiem, że ta waga nie brzmi to jakoś tak bardzo, bardzo poważnie, ale siła, jaka się kryje w tym się, jest naprawdę niezwykła. Ich zadaniem było zawsze dźwiganie ogromnych ciężarów. Do tego zostały stworzone i widać w nich tą niesamowitą moc. Tutaj oczywiście, jeśli będziemy rozmawiać o tym, co to powoduje, jakie problemy to powoduje w wychowaniu dzisiejszych naszych malamuciątek, zamieszkujących z nami pod jednym dachem, to naprawdę nie należy się dziwić, że potrafią pociągnąć na smyczy, na spacerze. I na to nie ma rady. Oczywiście wychowanie, tak, można nauczyć psa chodzić ładnie na smyczy, natomiast jeśli już malamut
obierze kierunek na przykład wiewiór, bo widzi przed sobą i naprawdę podejmie decyzję, że ścigamy, to nie ma takiej opcji, żebyście tego malamuta utrzymali. Tutaj wiele przykładów historii śmiesznych i nie zawsze śmiesznych opisała oczywiście autorka Psów z piekła rodem, więc ciągnięcie na smyczy jest jednym z poważnych problemów wszystkich opiekunów malamutów. Umaszczenie malamutów, no tutaj bardzo różne. Ja spotkałam właśnie chyba niezwykłego jednak białego malamuta, Bimkę, ale też czarne z białym, focze z białym, sobolowe z białym, wilczaste z białym, srebrne z białym, rude z białym i białe. Tak jak psy różniły się tak, u swoich w plemionach malamutów, tak też widocznie różne linie hodowlane preferowały jakieś swoje umaszczenie. Na wszystkie mają oczywiście stojące, trójkątne, ale zaokrąglone na końcu uszy, potężną klatkę piersiową, bardzo gęste futro z podszerstkiem, bardzo, bardzo gęstym, więc tej sierści w domu zawsze jest dużo. Niby linieją dwa razy do roku, ale jak mieszkają z nami w domach, w mieszkaniach, to praktycznie cały czas ta sierść się sypie. No a jeśli chodzi o usposobienie, to są spokojne, przyjacielskie, uczuciowe, skłonne do zabaw i do psot. Uwaga, bo to są też bardzo inteligentne psy. Psy, które kiedyś musiały sobie radzić samodzielnie, też pamiętajmy, że one i dziś sobie poradzą samodzielnie i na zewnątrz, i w naszych mieszkaniach. Więc malamut, który nie ma stymulacji umysłowej, węchowej, pracy fizycznej, teraz nie mówię o bieganiu za rowerem, bo o tym też wspominam w swojej książce autorka Psów z piekła rodem, że nie zawsze to jest idealne rozwiązanie dla malamutów, więc tutaj ma być, tak moim zdaniem, dla każdego psa, też dla psów północy, wędrówki, bardzo długie, wielokilometrowe wędrówki u boku swojego człowieka. To jest najlepsze, co może przysłużyć się naszym psom, żeby rzeczywiście w domu były te właśnie spokojne, przyjacielskie, nieniszczące i tak dalej. Niekiedy bywa uparty, to też jest jako cecha rasy. Jako obronny, strużujący kompletnie się nie nadaje. I uwaga na ewentualną obecność kur, gołębi, małych zwierząt w okolicy, w otoczeniu, bo najprawdopodobniej będzie chciał zapolować i zjeść. Malamuty nie są szczekliwe. To jest też istotna cecha tych psów, natomiast do wycia łatwo je sprowokować. One w ogóle są psy takie trochę gadające, coś tam sobie mamroczą, często wyją, ale szczekać, ujadać nie będą. Pies z psem, malamuty potrafią się pokłócić, o tak mogę powiedzieć, nie z każdym się dogada. Dorosły samiec malamuta będzie czasem czuł potrzebę, żeby jednak na swoim terenie, zwłaszcza w swojej okolicy, pokazać, że on tu rządzi. I tutaj też nie należy się spodziewać, że będzie przyjacielem wszystkich psów w okolicy. Natomiast wiadomo, czyli musimy poświęcić dużo czasu na wychowanie, na szkolenie, na socjalizację takiego małego malamuciątka. No i cóż, i trzeba pamiętać, że są to psy jednak stworzone do bardzo określonej pracy. Nie oznacza to, że my mamy teraz z naszymi malamutami koniecznie trenować sport, tak, psich zaprzęgów i koniecznie iść w tym kierunku, ale jeśli chcemy, jeśli zamierzamy, tak, wziąć malamuta, młodego szczeniaka pod swój dach, albo adoptować malamuta, co też oczywiście nie jest złym pomysłem, jeśli tylko weźmiemy pod uwagę to wszystko, co, no przynajmniej no tam coś dziś powiedziałam o tej rasie, ale jeśli przeczytacie książki Joanny Sędzikowskiej Psy z piekła rodem, poczytacie bardzo dużo o tej konkretnej rasie i generalnie o rasach pierwotnych, o psach północy, ocenicie, czy wasze poczucie humoru, odporność na stres i dystans do siebie i też takie dosyć luźne podejście do wyposażenia waszego mieszkania i wyglądu ogrodu. Jeśli to wszystko macie, to jak najbardziej malamut może wam się spodobać jako pies domowy. Ale pamiętajcie, tutaj trzeba wziąć pod uwagę czas, ile czasu wy możecie poświęcić psu. I czy wy, to nie może być, wiecie, taki spazmatyczny Herkules, który po prostu raz na tydzień idzie na cały dzień na wycieczkę w góry. To będzie dla malamuta stanowczo za mało. Malamut musi chodzić codziennie. Niekoniecznie na wycieczkę w góry, ale na długie, naprawdę długie, wielokilometrowe wędrówki po okolice. Nie musicie z nim biegać. Nie musicie ciągnąć go za rowerem.
Nie musicie też uprawiać sportów psich, niekoniecznie musicie. Po prostu musicie dać mu naprawdę bardzo dużo spacerów. Tego wędrowania, to do czego malamuty zostały stworzone. I też dużo stymulacji umysłowej i pracy węchowej. Tutaj też malamut będzie jak najbardziej się sprawdzał. Co ważne, malamuta wiadomo, no trzeba uczyć wszystkiego jak każdego innego psa, ale ta nauka przywołania będzie oczywiście ogromnie istotna. Tak, także na to też trzeba zwrócić uwagę. Będą się zdarzać ucieczki niestety malamutom. Jeśli mieszkacie na otwartym terenie, gdzie chcecie sobie spokojnie chodzić po okolicy, wędrować od wsi do wsi z malamutem bez smyczy, to pamiętajcie, że malamuty mogą uciec. O ucieczkach malamucich też, jeśli zostawicie go na ogródku i stwierdzicie, że to jest idealny pies do mieszkania na zewnątrz i będziecie chcieli go tam trzymać, nie poświęcając mu odpowiedniej ilości czasu, to też malamut pokona każdy płot, albo się podkopie, albo przejdzie górą, albo rozerwie wam siatkę. To naprawdę są bardzo silne i bardzo inteligentne psy. Więc to zdecydowanie jest pies do współpracy z człowiekiem, do pracy z człowiekiem, do bycia z człowiekiem, tak? To są bardzo przyjazne i bardzo rodzinne psy, pod warunkiem, że ich naturalne potrzeby, malamucie potrzeby są zaspokojone. Chciałabym zakończyć swój dzisiejszy podcast, który już mi się troszeczkę przeciąga, ale nie mogę nie przeczytać fragmentu z książki Joanny Sędzikowskiej Psy z piekła rodem. To jest akurat druga część Odwiedziny w raju. I nie mogę nie przeczytać. I mam nadzieję, że się nie popłaczę czytając, bo to jest absolutnie pięknie napisane. Pięknie napisane. Właściwie mówi to Nuka. Nuka, tymczasowiczka autorki, która próbuje zrozumieć ten świat, ten ludzki świat, ten dobry świat, do którego trafiła pod dach autorki książki. Nie do końca jeszcze wierzy, że w ogóle świat ludzki może tak dobrze wyglądać i doszły jej słuchy, że chyba pojawił się jakiś nowy dom dla niej. A jej jest bardzo dobrze u autorki. I te rozmowy między psami też często pojawiają się tutaj w książce Joanny Sędzikowskiej. I ten fragment akurat wam przeczytam. Mam nadzieję, że wybaczycie mi, że pojawia się po pierwsze akcent, jak czytam jakieś książki, to czytam z lekkim akcentem. A drugie, że będę się wzruszać, więc uwaga, te ostatnie fragmenty są cytatem. Postaram się jak najlepiej i życzę wam przyjemności z obcowania z tym pięknym, pięknym fragmentem. A więc, raptor. Każdy pies ma swoją Alaskę, tak? Suczka była lekko strapiona. Zawsze myślałam, że Alaska jest jedna. Oni mówią na to dom. Ale domy są różne, czasem dobre, czasem straszne. No właśnie, wtrąciła Niusia z przerażeniem i głośno przełknęła ślinę na wspomnienie jednego z takiego miejsca, które nazywało się domem i było straszne. No i dlatego my rozróżniamy domy i Alaskę. Na Alasce nie jest strasznie. Tam mieszkają Eskimosi. Będzie ci tam dobrze. I nie będziesz padla? Może być, przecież tu też jest, ale nie do bicia. Eskimosi nie biją, doły kopią szpadlem i czasem zakopują kupy, jak ich się dużo nazbiera. No wiesz, no wtedy na przykład, kiedy na obiad jest... Tak, wiem, przerwała Nuka. Niekoniecznie była w nastroju, żeby omawiać kwestię trawienia. A czemu na nich wszystkich mówisz Eskimosi? Bo ludzie jak domy, są różni. Czasem strasznie, wtrąciła Niusia, wiedziała o tym lepiej niż raptor. Tak, dlatego my, psy północy, wyróżniamy specjalny rodzaj ludzi i mówimy na nich Eskimosi. To wielkie wyróżnienie i nie każdy na nie zasługuje, więc uważaj, kiedy używasz tego określenia. Eskimosi to wyjątkowi ludzie? Tak, tacy, którzy kochają psy północy. Oni z reguły kochają wszystkie psy, ale szczególnie północne, którzy nas rozumieją. Jak nasza Eskimoska. No właśnie, jak Eskimoska, tacy, którzy wiedzą, jak z nami postępować. Którzy czasem dają pieseczkom serniczek. Tak, albo kiełbaskę, albo szyneczkę, albo kość do gryzienia, albo taką łasicę, jak ty masz. Taką to nie, taką to tylko ja mam.
ale ty dostaniesz swoją, trochę inną, ale też fajną. Na swojej Alasce dostaniesz łasicę i miłość, dużo miłości, więcej niż tutaj nawet. Choć nie wiem czy więcej, to raczej niemożliwe, ale tyle samo dostaniesz. Takiej ciepłej, miłej, przytulnej miłości? Takiej jak nasza eskimoska? Takiej, że się od niej rozpływam? No tak, takiej miłości, która potrafi roztopić Alaskę. Jak tutaj? No niby mamy mrozy, ale przez tę miłość klimat jest łagodniejszy, a Alaska jest, a mrozów nie ma. I to wszystko przez miłość? Wszystko przez miłość. Wieczorami domy jaśnieją i psy, jak to widzą, to wracają z ogrodu i są wpuszczane. Tak, i przez miłość kocyk jest zawsze pachnący, miękki i ciepły i nie boisz się na nim zasnąć. I nie ma pcheł. Nie ma pcheł, a w zamian pies dostaje przytulaki, drapanka, kocham cię i całuski. A ty jak popatrzysz tymi swoimi wielkimi oczami, to ci nawet do łóżka pozwolą wejść i się mocno przytulić. Do łóżka. Nuka aż westchnęła. Jeśli to nowe miejsce będzie właśnie takie, to chyba mogę się tam przenieść. A jak poznam, że to naprawdę eskimosi, a nie po prostu ludzie? Przyjadą tutaj. Usiądź i czekaj. Jeśli popatrzą na ciebie tak, że zrobi ci się od tego cieplutko, że zmiękną ci łapki i będziesz chciała tak siedzieć i patrzeć na nich, i siedzieć i patrzeć, i będziesz pewna, że to nigdy, przenigdy się nie znudzi, wtedy to znaczy, że to twoi eskimosi i że możesz z nimi iść. Potem ich poznasz. Po miłości, która roztopi cię tak, jak roztopiła Alaskę. I tak oto... Piękne słowa. Powiem wam szczerze, jak czytałam to kilka razy, musiałam przerwać nagrywanie, bo mi się cały czas chce mi się ryczeć, dlatego że Niusia naprawdę trafiła do super, super wspaniałego domu. Jeśli chcecie poznać nie tylko losy raptora, nie tylko losy z tym czasowiczek wspaniałych Joanny Sędzikowskiej i jej przygody z psami, a też czerpać ogrom wiedzy, jaką ta autorka przekazuje w sposób absolutnie wspaniały, to rzeczywiście, oczywiście ja Was odsyłam do książek Psy z piekła rodem, obu części. Na tym kończy dzisiejszy podcast. Mam nadzieję, że jeśli macie malamuta, to kochacie go tak, że Alaska Wasza zamienia się w morze miłości i że jesteście prawdziwymi eskimosami. Na tym kończę. Jeśli Wam się ten podcast podobał, to udostępniajcie swoim znajomym eskimosom i subskrybujcie podcasty Dogi Boom na wszystkich platformach do słuchania podcastów. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Pa!